Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, gość Sygnał Dnia Radiowej Jedynki. Witam serdecznie, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Godzinę temu premier Beata Szydło w Radiowej Jedynce mówiła o tym, jakie były jej zdaniem najważniejsze osiągnięcia rządu w minionym roku. Mówiła też o zmianie, która nadchodzi po roku, który był poświęcony kwestiom socjalnym. Teraz numer jeden to gospodarka, stąd między innymi prezentacja tej konstytucji dla biznesu przygotowanej przez wicepremiera Morawieckiego. Ale gdyby spojrzeć z drugiej strony, nie na sukcesy, tylko na te rzeczy, które się nie udały, to na jakie punkty wskazałby pan w tym roku? Gdzie czuje pan niedosyt po tych 12 miesiącach? Moja ocena rządu jest bardzo dobra i bardzo dobra, bo jednak rząd przez ten rok zrobił niezwykle dużo. Nie można zrobić wszystkiego w jeden rok. Musimy zostawić na pozostałe 3 lata kadencji i taką mam nadzieję również na następną kadencję. Rząd pracuje bardzo intensywnie, bardzo dużo i efekty są widoczne. Nie wszystko się udało, nie wszystkie nasze zapowiedzi zostały zrealizowane, ale te główne, o których mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej, te główne, o których mówiła również pani premier Beata Szydło podczas swojego expose, zostały zrealizowane. Mamy dużą satysfakcję z tego powodu. Dziś będzie podsumowanie działalności rządu. Wszyscy ministrowie będą mówić o swoich sukcesach, o swoich osiągnięciach. Zapewne również powiedzą o tym, co czeka nas w przyszłości. Mówił pan redaktor o tym, co czeka nas w przyszłości, co czeka nas w przyszłym roku, że to będzie rok głównie dla gospodarki. No, moim zdaniem również będzie to rok, w którym będziemy wdrażać 2 bardzo istotne, ważne reformy. To będzie reforma oświaty i reforma służby zdrowia. Bardzo ważne i bardzo potrzebne 2 reformy. Szczególnie oczywiście interesuje mnie jedna i druga, ale ta, która dotyczy zdrowia, jest z racji mojego zawodu i zainteresowań najbliższa, choć wszystkie są bardzo ważne. Zapowiadaliśmy zlikwidowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i z tego, co wiem, a rozmawiałem i z panem ministrem Radziwiłłem i z panią premier, jest taki projekt, jest taki plan. Będziemy wzmacniać podstawową opiekę zdrowotną. W tym roku dokonaliśmy i rząd dokonał bardzo ważnych, ja mówię w zakresie ochrony zdrowia, bardzo ważnych ważne ustawy. Jedna ustawa to zatrzymująca komercjalizację szpitali. No, Platforma Obywatelska chciała sprywatyzować szpitale. Taki był cel Platformy Obywatelskiej. My to zatrzymaliśmy. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Polaków. Ale dziś rozpoczynamy posiedzenie Senatu i też bardzo ważna ustawa, o której mało się mówi. A to wielki błąd Platformy Obywatelskiej. Naprawiamy jeszcze naprawiamy błędy Platformy Obywatelskiej. Jaka to ustawa? To jest ustawa, która przywraca staż dla lekarzy. No przecież, proszę, szanowni państwo, no Platforma Obywatelska dokonała przestępstwa, można powiedzieć. Mówię to w cudzysłowie oczywiście. No jeżeli chciała skrócić kształcenie lekarzy, najtrudniejszego i najodpowiedzialniejszego zawodu, przecież lekarze byliby niedouczeni i niedokształceni, bo naprawdę, ja jestem lekarzem. Dla mnie najbardziej intensywny okres nauki i taki najbardziej owocny, to właśnie wtedy, kiedy miałem staż. Najwięcej nauczyłem się. Platforma Obywatelska zlikwidowała staż. My to naprawiamy dziś i to jest bardzo dobra wiadomość dla przyszłych i dla przyszłych pacjentów. To jeśli chodzi o te 2 kolejne duże reformy, czyli edukacji i służby zdrowia, jak wyglądają założenia, jak będzie wyglądała ta reforma edukacji, to już wiemy, bo wiemy, rząd przyjął stosowne dokumenty, a kiedy dokładnie poznamy kształt tych zmian, które przygotowuje minister Radziwiłł, czyli likwidację NFZ-u i związanych z tym innych zmiana finansowania. To oczywiście będzie, to będzie bardzo duża zmiana. Bardzo duża zmiana, którą pan minister Radziwiłł już zapowiedział, przedstawił założenia. Projekty są już na ukończeniu i one do końca roku powinny być przedstawione i w przyszłym roku powinny być już od początku, od stycznia. Ja myślę, że po budżecie. Na początku roku będziemy uchwalali budżet i po uchwaleniu budżetu zajmiemy się tymi 2 bardzo istotnymi
istotnymi reformami, czyli reforma oświaty i reforma służby zdrowia. To ja wrócę jeszcze do tych kwestii, których jednak załatwić się nie udało. Tu krytycy rządu wskazują przede wszystkim kwotę wolną od podatku, podniesienie kwoty wolnej od podatku, która gdzieś, no ta kwestia pojawia się przy okazji wprowadzenia jednolitego podatku. Teraz pani premier mówi, że no jeszcze kwestia tego podatku nie jest zdecydowana, więc na razie samo to podniesienie kwoty wolnej od podatku gdzieś znalazło się w zawieszeniu. I druga kwestia to jest prawdziwa pomoc frankowiczom, tak bym powiedział. Z informacji, które mam, wiem, że w najbliższym czasie pan prezydent spotyka się z prezesem Narodowego Banku Polskiego i z szefem Komisji Nadzoru Finansowego i mają rozmawiać na temat możliwych rozwiązań, niekoniecznie ustawowych, w ramach tego obowiązującego w tej chwili prawa. Być może, ja mam takie nadzieje, znajdą się takie rozwiązania, które pomogą tym, bo to też problem frankowiczów nie obejmuje wszystkich tych, którzy wzięli kredyty. Ja sam osobiście spotykam się z osobami, które bardzo dobrze sobie radzą i nie narzekają, i są osoby, które no, mają olbrzymie kłopoty, olbrzymie problemy. To też nie jest jednolita grupa i dlatego ten problem jest tak trudny do zrealizowania, bo nie można jakimś prostym, jednym rozwiązaniem rozwiązać problemów którzy nie radzą sobie ze spłatą kredytów i którzy zostali po prostu w bandycki sposób poszukani przez banki, bo tak trzeba to określić, bo jeżeli spłacają już kilka lat kredyty, a te kredyty są coraz większe, wartość mieszkania spada, właściwie no, najczęściej to były kredyty hipoteczne na zakup mieszkań, więc to jest problem, który no, jest do rozwiązania, sobie zdaję sprawę i tak jak mówiłem panu rektorowi i państwu, no wszystkich spraw nie rozwiązaliśmy, nie uda się, nie, jest to niemożliwe, żeby w rok zrobić wszystko, o czym mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Przed nami 3 lata i będziemy realizować pozostałe nasze zapowiedzi i będziemy wracali również do problemów trudnych. Problem frankowiczów jest bardzo trudny i problem również kwoty, o której pan redaktor mówi, wolnej od podatku, jest również trudny. Sprawy podatkowe też będą rozwiązywane w przyszłym roku. No nie mówimy tutaj, panie redaktorze, o tym, o czym w ogóle nie mówiono. Zaczęliśmy mówić i zwracać uwagę na to i również już regulować, a mianowicie wyciekanie wpływów podatkowych. No to jest wielki problem i bolączka, jeżeli ocenia się, że 100 miliardów już poprawiło. To się poprawiło, ale mam nadzieję, panie redaktorze, że to się poprawi również i w przyszłym roku, że to będzie tendencja taka wzrostowa skuteczności. Są i plusy, i minusy, bo tak, udało się trochę z akcyzy więcej uzyskać pieniędzy, udało się rzeczywiście trochę uszczelnić system VAT, choć jeszcze nie, pobór VAT, choć jeszcze nie aż tak, jak wszyscy by tego chcieli i nie zgodnie z tą skalą tych gigantycznych wyłudzeń, do których dochodzi. Działa podatek bankowy, są z niego wpływy, choć też trochę niższe niż zakładano. Nie ma podatku handlowego, ale są inne niepokojące sygnały, bo mamy oto kolejny kwartał, po którym i zagraniczne instytucje, i Narodowy Bank Polski rewiduje prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. No PKB na koniec roku jednak nie 3,6, nie 3,4, prawdopodobnie 3%, może 3,2, 3,3. Panie redaktorze, ja pamiętam, że założyliśmy o wzrost gospodarczy. No, stawiał pan na 4%. Tak, stawiałem. No nie wycofuję się z tego, choć pewno będzie trudno. Zakład jest zakładem. Ale tu nie chodzi o to, panie redaktorze. Jeśli chodzi o wolną kwotę od podatku i o ten ujednoliconą daninę, no trwają prace, z tego co wiem. Mam nadzieję, o tym pani premier mówiła, ale popatrzmy na te kłopoty właśnie ze wzrostem gospodarczym, na kłopoty z PKB. Także okazuje się w ostatnim kwartale kłopoty większe niż oczekiwano. Polski eksport, który jest jednym z kół zamachowych Panie redaktorze, prowadzimy bardzo intensywną również politykę zagraniczną. No, otworzyliśmy rynek chiński. To bardzo duże osiągnięcie. To dobra wiadomość również dla sadowników z mojego okręgu wyborczego, bo przecież oni w wyniku embarga rosyjskiego bardzo stracili. Nie odzyskujemy.
poszukujemy, odkrywamy nowe rynki i te rynki są bardzo obiecujące. Więc to też jest niezwykle istotne. Też ocieplamy relacje i to też bardzo duże zadanie. Sam niebawem będę z wizytą oficjalną na Białorusi. Też mamy duże nadzieje na dobrą współpracę taką gospodarczą właśnie z Białorusią. Tu też olbrzymi potencjał. Także myślę, że tutaj to ocieplanie relacji w polityce zagranicznej, którą prowadzi głównie pan minister Waszczykowski, ale również i my z tą polityką dyplomatyczną, parlamentarną razem z panem Markiem Kuchcińskim bardzo intensywnie włączamy się i wspieramy i pomagamy. I myślę, że te nowe rynki, które otwieramy, są dobrą zapowiedzią na następne lata i również na przyszły rok. Premier Beata Szydło w rozmowie, w wywiadzie, którego udzieliła Tygodnikowi do Rzeczy, mówiła, że między innymi też do poprawy jest polityka komunikacyjna, że nie wszyscy dobrze się komunikowali i że czasem niektórzy w zęby się powinni ugryźć, zanim coś powiedzą. To kto się tak źle komunikował w minionym roku, że trzeba go troszeczkę teraz może wycofać do drugiego szeregu? Nie jest to kwestia wycofania, bo wszyscy ministrowie są świetnie przygotowani. Czasami zdarza się, że... Panie redaktorze, czasami się zdarzają sytuacje takie trudne, kiedy politycy zaskakiwani są pytaniami, nie do końca przygotowani, odpowiadają niespójnie. Rządzący zawsze się skarżą na to, że społeczeństwo nie do końca rozumie, co do nich mówi. Ja pamiętam, jak rząd PO też mówił o tym, że Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła, no przegraliśmy wybory, bo się za słabo komunikowaliśmy ze społeczeństwem. Panie redaktorze, mamy oczywiście takie pola, które musimy poprawić. Do tych właśnie obszarów należy lepsza komunikacja. I na tą komunikacją, z tego co wiem, w rządzie będzie odpowiadał pan minister Paweł Szefernaker. Bardzo młody, ale bardzo doświadczony już polityk. Polityk, który bardzo intensywnie pracował. Współkreator kampanii wyborczej przecież. Współautor kampanii wyborczej jednej i drugiej. Także tutaj bardzo duży jego wkład. I mam nadzieję, że sobie też poradzi. Jest młody, ambitny i ma już spore doświadczenie, duże doświadczenie, więc tutaj na pewno w przyszłym roku, ja myślę, że nawet jeszcze szybciej ta nasza polityka informacyjna poprawi się. I tak dziś właśnie w ramach tej polityki informacyjnej komunikował się ze słuchaczami Sygnałów Dnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski, nasz gość. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. 27 po 8.